Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzisiaj mamy szacownego gościa. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, Borysie. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa serdecznie. Radosław Ratusznik jest game directorem i członkiem zarządu One More Level, czyli firmy odpowiedzialnej za Ghostrunnera ostatnio, przynajmniej 1 i 2. I witamy bardzo serdecznie po raz kolejny. Musiałem zawsze jak witam gościa najpierw, to potem zapominam o Borysie, więc dzisiaj jakoś to udało się w miarę sensownie przeprowadzić. Dzień dobry. To prawda. Radku, co u ciebie słychać? No u mnie w porządku, jesteśmy po wydaniu gry, także emocje powoli opadają. No i też jestem zadowolony, bo również wbiłem platynę w Spider-Manie, podobnie jak ty, Borys. Tak, Także nie najgorzej się bawiłem, muszę przyznać, więc no, jestem ogólnie rzeczy się dzieją pozytywne, tak ja na to patrzę. To dobrze. Zastanawiam się, czy może od razu w pierwszej kolejności, zanim o tobie będziemy rozmawiać i w ogóle o game devie, to czy od razu, jako że jesteśmy przy premierze Ghostrunnera dwójki, to czy może o tym najpierw nie porozmawiajmy? Remigiuszu, co ty o tym sądzisz? Ja oczywiście, w zasadzie mi to wszystko obojętne, bo na pewno każdy z tych tematów poruszymy, który wskazałeś. Ja bardzo się ucieszyłem, jako że dzisiaj mamy piątek, u nas jest 3 listopada, no to czekamy co niektórzy tutaj na blisko. No okazało się, że nie tylko ja czekam, ale to i pewnie się spóźnimy na ten blisko, no ale to zawsze można sobie przewinąć, więc obejrzymy z przyjemnością pewnie później. Mhm. Jest coś specjalnego, no co czekasz na blisko, nie? Radek? Jestem bardzo ciekawy, co się stanie z marką World of Warcraft, ogólnie z Warcraftem. Ja bym bardzo liczył na Warcrafta 4, ale myślę, że to troszkę marzenia ściętej głowy. Natomiast kiedyś pamiętam też, że nawet o tym rozmawialiście, o World of Warcraft, jak dalej poprowadzić to MMO i co się z nim stanie. Nie, ja byłem kiedyś bardzo zapalonym graczem, ale szczerze mówiąc, bardzo chętnie zagrałbym w to na konsoli. To jest takie moje dziwne marzenie. To nie jesteś jedyny, Borys też ma takie marzenie. No, ja może bym nie zagrał, ale uważam, że to jest bardzo dobry kierunek. Ja powiem szczerze, że czekam na ten projekt nowy, który tam tylko zajawili. To mnie najbardziej interesuje. Ten survival, IP. Tak? Tak. Mhm. Że to jednak Blizzard ma coś takiego, że bierze gatunek, który już istnieje i go tam poleruje, no przynajmniej kiedyś tak powiem, że tak to powiem, i bardzo, bardzo poleruje i no i do tej pory jakoś im to się udawało, oprócz może ostatniej gry, albo dwóch, albo trzech. No nie wiem, wydaje mi się, że wiecie, no Diablo 4 to jest kontrowersyjny temat oczywiście. Ja miałem dobry czas przy tej grze, przyszliśmy razem z żoną w koopie cały i mieliśmy super zabawę. Natomiast rozumiem też zażalenia hardkorowych graczy hack and slashowych, że dla nich to jest zbyt płytkie być może. No ale pytanie, jaki był target tej gry? Wiecie, ona sprzedażowo naprawdę chyba osiągnęła gigantyczny sukces, więc ten target chyba był dobrze określony. To byliśmy my, w sensie ja i moja żona, prawda? I tutaj jeszcze parę osób, które mamy na przykład One More Level, też podzielamy tę opinię, że my się doskonale bawiliśmy przy tej grze, mieliśmy super czas i po prostu sama przyjemność obcowania z tym tytułem była dosyć wysoka, a nie byliśmy tymi, którzy, wiecie, min-maxują, czy jak to tam się mówi, optymalizują sobie z buildy, szukając jak najbardziej optymalnej ścieżki i tak dalej, najbardziej optymalny, trochę masło maślane, ale wiecie, o co mi chodzi, to jest inny target, wydaje mi się. Wydaje mi się, że to się zmieniło. Diablo 3 to pokazało, Diablo 4 jeszcze bardziej w tę stronę, może nie casuala, ale takiego semi-casuala troszkę poszło. Ja zauważyłem, że ci, którzy grali w koopie, to mają takie pozytywne, no fajnie się bawiliśmy tam w koopie, no ale to też raczej gra, która była, jest grą usługą. No i to raczej nie przeszło. No ale wróćmy do Ghostrunnera. I ja może zacznę od początku, bo to jest no druga część, więc dla mnie chyba taką najciekawszą rzeczą, którą mógłbyś nam opowiedzieć, to co było dla was najważniejsze przy robieniu dwójki, jaka była najważniejsza lekcja też z jedynki, a wiem, że mieliście przy samej końcówce jedynki sporo takich spotkań, gdzie
rozmawialiście o tym, czym ta dwójka powinna być. Tak, tak, to jest, to prawda, mieliśmy, no jednak te oczekiwania graczy, to jest coś, co dla nas było nowością. Ja bym zaczął od tego, bo no firma nasza One More Level ma już prawie 10 lat, 9 z hakiem, prawda? Więc tych gier troszkę nam się udało stworzyć, natomiast Ghost Hunter był pierwszą, która faktycznie odbiła się szerokim echem, te ponad 2,5 miliona sprzedanych egzemplarzy, no to jest jednak to grono graczy, które ma jakieś wymagania wobec nas, ma swoje wyobrażenia na temat sequela i no i dla nas to było dosyć trudne, żeby ustalić, kiedy ten sequel jest już sequelem, albo jak tak naprawdę poprowadzić ten projekt, żeby on się nie stał czymś zupełnie innym, żeby nadal miał to DNA Ghost Runnera, ale też no, żeby tych nowinek nie zabrakło. I to było dosyć trudne zadanie. Presja taka ze strony community, bo community, które się zbudowało wokół jedynki, jest dosyć hardkorowe. To są speedrunnerzy, to są ludzie, którzy grają w tę grę o wiele lepiej niż my i niż nasz QA, niż nasz cały dział testerski. To oni naprawdę wyprawiają niesamowite rzeczy z tą grą. No i dla nich też dwójka musiała być jakimś wyzwaniem, prawda? Wiadomo, że na pewno nie jest czymś, nie jest tak trudną grą jak dla innych graczy, dla nawet takich zwykłych, hardkorowych graczy, bo wciąż ten target dla dwójki to byli gracze hardkorowi. Natomiast sam proces produkcji, on opierał się na tym, jaki mieliśmy feedback po jedynce i naprawdę sporo tego feedbacku było. Zrobiliśmy taki skok w bok z DLC, czyli Ghost Runner Project Hell. Tam troszeczkę poszaleliśmy, że tak powiem, bo zmieniliśmy zupełnie, dodaliśmy bohaterce tarczę, która pozwalała przeżyć więcej niż jeden cios. Dodaliśmy takie naprawdę wielkie możliwości skakania na duże odległości. I ten gameplay był jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej taki agresywny. Natomiast mieliśmy feedback od speedrunnerów, że oni woleli ten klasyczny ghostrunnerowy vibe, gdzie mogli się ślizgać po tych levelach, musieli o wiele więcej tego inputu od siebie dać, żeby się przemieszczać po poziomach. No i troszeczkę wróciliśmy do tych pierwotnych założeń i stwierdziliśmy, że musimy nabudować na tej podstawie, na tych fundamentach, które stworzyliśmy dla części pierwszej, przy założeniu, że jeżeli gracz będzie chciał grać bardzo podobnie jak w części pierwszą, to pozwolimy mu na to, ale dodając nowe możliwości i poszerzając arsenał dostępnych, czy to umiejętności, czy skilli dla bohatera, żeby nowi gracze, którzy zainteresują się marką, mogli sobie poradzić w tym świecie, w świecie bezlitosnym, świecie Ghost Runnera. Okej, okay. Borys powiedział, że zaczniemy od początku, ale to nie było takie pytanie. Moje to będzie dopiero pytanie od początku, bo jakby Ghost Runner jest unikalny. To jest wyjątkowa gra pod wieloma względami i to pewnie jest jedna z przyczyn sukcesu tego tytułu. I mówię o jedynce, dlatego mówię, że zaczynam od początku. Czy ten projekt, taki jak wam wyszedł, to był taki planowany od samego początku, czy to była dokładnie taka gra, jaką chcieliście stworzyć, czy ona się zmieniała w trakcie projektowania i ostatecznie żeście uzyskali taki efekt? Tak, ona się zmieniała w trakcie projektowania. Pierwotnie były tam health pointy w ogóle i cała ta filozofia one hit, one kill, ona trochę wyniknęła z naszej poprzedniej gry, czyli z God's Trigger, który był takim top-downowym Hotline Miami w koopie. Hotline Miami też jest top-downowe, ale takim powiedzmy Hotline Miami w koopie ze specjalnymi umiejętnościami. No i my się dosyć komfortowo już z tym czuliśmy, ponieważ tę grę dosyć długo robiliśmy. Sporo lekcji wyciągnęliśmy z tego czasu i stwierdziliśmy, że nawet produkcyjnie, żeby marketować tą grę jako taką, takie Hotline Miami w pierwszej osobie, ale z taką oprawą jakości, z oprawą wizualną jakości, no może nie AAA-owej, ale taką AA plus, no stwierdziliśmy, że to jest nasz cel, żeby wyprodukować tego typu grę, więc ta wizja się troszeczkę zmieniała. Pierwotna wizja to była, mamy katanę, mamy cyberpunk i biegamy sobie i biegamy po ścianach. Ten wallrun był w grze od początku, ten parkour. Mhm. Natomiast sama mechanika one hit, one kill, ona doszła troszeczkę później w procesie prototypowania.
Ta mechanika jakby gdyby próbować dotrzeć do powodu sukcesu, to jest bardzo trudne pytanie, bo to nigdy jakbyś wiedział, co jest powodem sukcesu, to byś zawsze projektował gry, które są sukcesem. Ale ta mechanika one hit, one kill może mieć duże znaczenie dla tego, jak ta gra została dobrze odebrana? Wydaje mi się, że na pewno ma duże znaczenie, bo no, tak jak wspominałeś, no, jest to coś unikalnego. Nie ma wiele takich gier, zwłaszcza z takim, powiedzmy, z taką jakością oprawy graficznej, czy w ogóle takiej jakby świat gry, to wszystko jest dosyć bogate u nas w grze, mimo że ta mechanika, ona na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosta, prawda? No bo nie mamy jakichś tysięcy statystyk, nie mamy bardzo skomplikowanego AI w tej grze. Natomiast wejście w takie flow, w taki niesamowitą przyjemność w tej grze sprawia pokonywanie jakieś przeciwności, które są rzucane dla gracza, to każda arena to jest kolejny challenge i ten progres, nawet jeżeli ty za pierwszym, za piątym, za dziesiątym razem nie przejdziesz tej areny, to zawsze w którymś momencie poczujesz, że osiągasz jakiś progres, bo zabijesz, nie wiem, trzech przeciwników, a nie jednego, dojdziesz gdzieś, spróbujesz czegoś innego, odkryjesz jakiś nowy sposób. To są takie troszeczkę puzzle, ale bardzo, bardzo szybkie. Te procesy myślowe muszą zachodzić bardzo szybko. No i też jeśli chodzi o input gracza, czyli kontrolę, to tutaj jest też wymagana nie lada wprawa, prawda, w obsłudze kontrolera. Cieszę się, że to ty powiedziałeś, że to jest bardzo, bardzo szybkie. Moje pytanie następne, które miało się wydarzyć dziś zupełnie później, jest, kiedy zrobić jakąś grę dla emerytowanych graczy? Ja nie postrzegam Ghostrunnera jako gry tylko dla nieemerytowanych graczy, bo uważam, że należy, że każdy jest w stanie w tą grę grać. To jest trochę, nie chcę porównywać oczywiście do Souls-like'ów, ale to jest trochę tak, że musisz poświęcić tej grze trochę czasu, żeby ona ci oddała dużo. I ona ci jest w stanie naprawdę oddać dużo satysfakcji, jeśli ty spędzisz w niej trochę czasu i udoskonalisz tak naprawdę tę swoją umiejętność. Trzeba grę dosyć dobrze poznać. Tak jak grając w jakieś gry z innych gatunków, nie wiem, w strategię, musisz na spokojnie poznać wszystkie mechaniki, tutaj co robi wróg i na spokojnie to przemyśleć, to tu musisz robić podobnie, tylko bardzo, bardzo szybko. I może to też jest znak czasu, wiecie, kiedy ten attention span jest taki króciutki, to u nas tak naprawdę te gameplay loopy trwają po kilkanaście sekund, po kilkadziesiąt sekund i wracasz i powtarzasz i cały czas masz coś nowego. Więc może tutaj gdzieś mentalnie jest ta różnica też. Zgadzam się z tym, bo ja jeszcze dokończę tylko tę myśl, że jakby zgadzam się z twoim wytłumaczeniem, bo ja też parę aren przeszedłem, więc da się, mimo że do niektórych musiałem podchodzić po kilkanaście razy. Już ci oddaję głos, Borys. Mówiłeś o Soulsach, ale ja muszę przyznać, że mi się kojarzy ta gra trochę z inną całkowicie, z taką grą Oli Oli. I to też jest gra, która ma bardzo szybkie mapy, ale tą cechą wspólną jest ten instant replay, że ty umierasz i od razu zaczynasz znowu. I to tak, w Ghostrunnerze też jest bardzo istotne, że tam sekunda dłużej i ten poziom irytacji byłby poziom irytacji gracza byłby dużo, dużo większy, ale ja chciałbym, żebyś ty w kontekście tego, jak robiliście tą grę, opowiedział mi o czymś takim, co się nazywa sprawiedliwy gameplay. Fair gameplay. Jasne. W sensie, jak my na to patrzymy, czy my się stosujemy do tej reguły? No, opowiedz, bo ja pamiętam, że w jakimś wywiadzie o tym opowiadałeś, że to jest bardzo ważne i to na pewno przy jedynce była to ważna rzecz przy projektowaniu tej gry. Może zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, bo to dla mnie to też brzmi tak jak nowość pewna. To jest taki zbiór zasad, powiedzmy, które są zaimplementowane w grze tak, aby gracz czuł się szanowany i że każda jego śmierć, czy tam jak każda jego porażka wynika tylko z jego własnych błędów, a nie z jakiegoś niekonsekwentnego działania AI albo z jakiejś nieczytelności, prawda? I dla nas to też było bardzo ważne, tak żeby gracz, jeżeli już się irytuje, że poniósł tam kolejną śmierć, to żeby wyciągał lekcje raczej ze swoich błędów, a nie z tego, że
my jako twórcy coś źle zaprojektowaliśmy, czy też coś było dla gracza niejasne, dlaczego ja ginę. To takie podejście. Wiadomo, że to jest trudne i ciężko to, każdy gracz też jest inny i ta granica, kiedy coś jest fair, a kiedy coś nie jest fair, dla każdego gracza też będzie się różnić. Bo każdy ma różne doświadczenia z różnym bagażem doświadczeń i znajomości gier przychodzi. Natomiast są jakieś te pewne standardy, które, do których można się przystosować i przygotować jakąś propozycję dla graczy, kiedy ten gameplay jest fair. No i my uważamy, że ja osobiście też tak twierdzę, że jego ustawienie jest raczej grą fair. Wiadomo, że jeżeli nagle spadną ci klatki do tam kilkunastu i coś tam się wydarzy, to jest już problem, który jest ciężki do wytłumaczenia. U nas raczej z tą optymalizacją jest całkiem okej. Poza tym wydaje mi się, że jeśli chodzi o same mechanizmy, systemy, które mamy w grze, one traktują gracza sprawiedliwie. I to jest takie nasze podejście. Bo teraz można się zastanowić, czy grając w jakieś Soulsy, podchodzimy do takiej skrzyni i wybiega na nas, na nasze plecy przeciwnik, prawda, i zadaje nam jakiś krytyczny cios, albo spycha nas w przepaść. Ja nawet miałem taki wykład na ten temat, czy to jest fair. I ja uważam, że to jest fair, bo grając w Soulsy, ty się tego powinieneś już spodziewać. Raz to cię zaskoczy, ale potem już cały czas chodzisz z tą uniesioną wysoko tarczą, trzymasz ten blok, zaglądasz w każdy narożnik, rozglądasz się i oczekujesz tego, że ta gra będzie cię chciała kopnąć w tyłek po prostu. Okej. No to ja też mam takie, zacząłem o tym myśleć i podobne rzeczy są w kilku grach, które lubię, znaczy w Ghost Runnerze na pewno, ale też w Mario, tym ostatnim, to bardzo często jest, że trzeba jakiś taki trudniejszy level na kilka razy i tam musisz dokładnie zanalizować sobie, co zrobiłeś źle, ale też w takiej jednej z moich ulubionych gier wszechczasów, czyli w Super Meat Boyu, też bardzo podobnie. Właściwie to Super Meat Boy jest bardzo podobny do waszej gry. No tak, tak. To też jest taka gra typu trial and error, prawda? Że musisz idealnie przejść jakąś sekwencję ruchów. Tam jest troszeczkę bardziej to stałe, prawda? Bo u nas nawet grę mamy grę 3D, mamy grę z pierwszej osoby, więc nawet jakieś minimalne różnice w tempie czy w ustawieniu kamery mogą już sprawić, że te kolejne przejście będzie troszeczkę inne. Wydaje mi się, że ciężko jest odtworzyć taką sekwencję na padzie 1:1 w Ghost Runnerze, gdzie wydaje mi się, że w Super Meat Boyu to jest o wiele prostsze, kiedy mamy platformówkę i faktycznie to powtórzenie dokładnie tego samego. Taki jest cel, prawda? Jest w zasadzie często jedna droga, jedna poprawna droga, jak przejść jakiś poziom. To jest dobry argument, bo to w zasadzie ja też byłem trochę zaskoczony tym porównaniem do Super Meat Boya, bo jakby rozumiem dynamikę rozgrywki i konieczność wykonania określonych ruchów, ale jednak samemu bawiąc się w Ghost Runnera, to odkryłem, że każdą arenę w zasadzie możesz przejść na zupełnie inny sposób. Teoretycznie jest tak, chyba zrobiliście taki to, o czym Borys mówił, żeby to oczekiwanie między jedną grą a drugą nie było zbyt długie, to zaczynamy praktycznie za każdym razem w tym samym miejscu i ten początkowy ruch jest jednakowy dla każdego gracza, ale potem czy pójdziesz w prawo, w lewo, do góry czy w dół, to już jest tylko i wyłącznie twoja decyzja, więc tam jest dużo więcej urozmaiceń i sposobów rozwiązywania problemów. Chociaż zawsze można znaleźć to optymalne, to najlepsze. Pewnie tak jest. Słuchaj, ja mam zawsze mam takie podchwytliwe pytanie. Wielu deweloperów nie ma czasu na to, żeby grać w gry. Ty już żeś opowiedział, że grałeś w Diablo 4, ale w co jeszcze grywasz poza tym, że pracujesz nad swoimi rzeczami? Ja bardzo lubię takie pytania, bo uważam, że to jest niesamowicie ważne w branży gier, żeby grać w gry i znać rynek, i co mnie często przeraża, naprawdę takiej podstawowej wiedzy na temat rynku wiele osób, które często mają jakieś kluczowe stanowiska w różnych firmach, nie posiada takiej wiedzy, nie są graczami na co dzień. Moim zdaniem to jest strasznie ważne i bycie na bieżąco i podążanie za tymi trendami, tak żeby móc przewidzieć, w którą stronę pójdzie rynek. I ja jako gracz kiedyś prawdopodobnie mógłbym się określić jako gracz hardkorowy, który naprawdę spędzał dużo czasu i zależało mi, żeby być na szczycie na przykład jakichś scoreboardów, czy kiedy grałem w jakieś multi. Teraz już troszkę tak nie jest. Natomiast lubię sobie stawiać takie wyzwania i grać w trudne gry. Bardzo lubię grać w trudne gry. Bardzo uwielbiam Souls-like'i. To są dla mnie niezwykle ważne tytuły. Uwielbiałem Hotline Miami. Nadal uważam, że jedynka jest rewelacyjna i
to miało gigantyczny wpływ na to, jak potoczyły się też losy One More Level, bo to grono fanów Hotline Miami było u nas dosyć spore i to, że powstał God's Trigger, to jest jedna rzecz, ale to, że to cała droga miała też wpływ na Ghost Runnera i finalnie na nasz sukces też komercyjny, no to mówi się, to już jakby wiele tłumaczy, więc bez grania w tę grę i powiedzmy to 10 lat temu i teraz, prawdopodobnie ciężko by było wytyczyć jakąś konkretną wizję i ścieżkę dla rozwoju One More Level i ja tutaj bardzo krzewię to, żeby ludzie grali w gry. Mamy nawet wypożyczalnię własną w firmie gier na PlayStation, żeby ludzie brali te gry, korzystali, żeby czerpali pomysły, byli na bieżąco z tytułami. Okej, okay, to Borys? No, nie chcę się wciskać, bo mam dużo jeszcze pytań. Ale ja bym chciał, jako że zaczęliśmy trochę o Ghost Runnera, ale ja bym chciał trochę, żebyś opowiedział, jak wyglądała twoja droga dewelopera. Skąd ty się w ogóle wziąłeś w tym Reality Pump? Dlaczego chcesz robić gry i co robiłeś przez te ponad 10 lat, jak rozumiem? Jeszcze dorzucę coś jeszcze do tego pytania w odniesieniu do tego, co opowiadałeś przed chwilą. To znaczy, że jest nadzieja dla hardkorowych graczy, to wiele osób, które bardzo ostro grają i dużo czasu poświęcają na to, to dla nich będzie ciekawe pytanie, jak ci się udało wyplątać z takiego hardkorowego grania na tyle dobrze, żeby potem się zainteresować robieniem gier i robić te gry, bo to jest jednak umiejętność, która wymaga sporo czasu, żeby ją nabyć. Tak. To jest bardzo szerokie pytanie, bo spróbuję to jakoś krótko opowiedzieć, bo faktycznie o tym można by rozmawiać pewnie godzinami, jak też wiecie, jak inaczej wyglądała branża, kiedy ja zaczynałem, kiedy to wszystko raczkowało. Ale opowiem wam o takich dwóch kluczowych momentach. Myślę, że to jest dosyć ciekawe, bo oczywiście ja jako dziecko już byłem fanem gier. To tak jak pewnie większość tutaj ludzi, którzy pracują w branży, już ten cel, że fajnie by było kiedyś móc robić gry, no to w zasadzie już od dziecka o tym sobie myślałem poprzez też później moją edukację, czyli studia informatyka. I tutaj się pojawia ciekawy moment, kiedy chyba byłem na drugim roku studiów tu w Krakowie i pojawiło się coś takiego, towarzyszyło studenckiemu festiwalowi informatycznemu jeden taki króciutki wykład na temat gier miał się pojawić, co było dla mnie szokiem, że jak to? Czyli na uczelniach odkryli gry, prawda? To niesamowite. No to zapisałem się tam, poszedłem i okazało się, że to była prezentacja właśnie firmy Reality Pump, w której pokazywali Two Worlds 2. Czyli tego ich dużego, naprawdę wielkiego RPG-a, który też był, jak na tamte czasy, naprawdę świetną grą. I poznałem wtedy dwie ciekawe osoby, czyli Huberta Kubita, który też pracował później w CD Projekcie w Techlandzie, ale też pracował z nami w One More Level, i Michała Drobota, który jest szefem Infinity Ward tutaj krakowskiego i też się znamy już sporo czasu. No w zasadzie wtedy się poznaliśmy. I oni dosłownie mieli taką prezentację, w której pokazywali, tu jest nasza gra, tutaj zobaczcie, tu się można teleportować, a na końcu było, a jak chcecie, to robimy takie beta testy za pizzę, nie? I zapraszamy studenci, może chcecie się zgłosić. No to ja mówię, niesamowita sprawa, zgłaszam się. No i zgłosiłem się i później nic nie przychodziło, ani żadne maile. Ja już tam się próbowałem dobijać i nastał czas juwenaliów. I okazało się, że Michał Drobot jest jeszcze studentem. On mimo, że był też, jest trochę starszy ode mnie, ale on był chyba studentem 4. czy 5. roku wtedy. Spotkaliśmy się na koncercie juwenaliowym i ja w ogóle mówię do niego, cześć Michał, co z tymi testami? A on, jak to, czemu ty nie pamiętasz w ogóle, o co chodzi? A ja mówię, stary, czekam na te testy. No i okazało się, że będą w wakacje. No i trafiłem do Reality Pump w wakacje. Miałem przyjemność brać udział w beta testach. No i myślę, że w miarę tam się sprawdziłem, bo później, rok później powstawał dodatek do tych Two Worldsów. I co ciekawe, wtedy szukali kogoś, kto będzie prowadził takie beta testy za nich, prawda? No i ja się wtedy zgłosiłem na takie praktyki, od razu odbębniłem praktyki studenckie na swojej uczelni i razem z Filipem Szelongiem siedzieliśmy i prowadziliśmy te
Filip, który też u was w podcaście był, prawda? Wtedy też się poznałem z Filipem. No i prowadziliśmy sobie te testy, bo moja pierwsza styczność, też jakieś raportowanie bugów. No i potem już trafiłem do Bluebera i to już się potoczyło tak normalnie, że tak powiem, już normalna praca, bo w RealityPam to jednak było takie dorywcze, ale ta historia z Michałem Drobotem i z Hubertem, to jest coś, co na długo zapamiętam, bo masa takiego przypadku, no wtedy tak naprawdę do branży było się bardzo ciężko wbić, to było w zasadzie... To jest 2011, mówimy tak. Tak, tak, no, czyli już ile, 13 lat, dwa, no niedługo będzie 13. 13 lat. Co ty studiowałeś? Studiowałem informatykę. Miałem być programistą, tak, ale w pewnym momencie, głównie przez moją pracę i fascynację właśnie czy projektowaniem poziomów, czy gameplayu, później doszedł ten jakiś management też, to trochę zboczyłem z tego toru i porzuciłem swoją karierę programisty. Czyli... W tych wszystkich ostatnich projektach masz lead designer, to bardzo, bardzo taka poważna. Ale ty pracowałeś, ja jeszcze tutaj o tym Blueberze, bo ty pracowałeś w Blueberze przed erą świetlanego Bluebera, tylko w tym, gdzie był taki, no nie chcę tutaj mówić tych żartów o Blueberze, które tam latały w 2012-13, ale... Jak ci się pracowało wtedy? Jaka to była firma? No wtedy to była firma, która była znana przede wszystkim z tego, że wydała najgorszą grę na PlayStation 4, tak? 4. 3. To było na samym 4? Początku? Tak, czyli właśnie chyba nie tak, wiem. Chyba tak. Wiesz co, ja mnie już nie było wtedy w Blueberze, kiedy wydawali Basement Crawla. Natomiast ja super wspominam te czasy, bo to jeszcze były czasy, kiedy właśnie musiałem trochę dzielić czas z twoich studiów dziennych razem z pracą w Blueberze. I niesamowite osoby tam poznałem. Naprawdę mnóstwo tych osób teraz osiągnęło niesamowite rzeczy w game devie i zresztą niektóre osoby pracują u mnie tu, u nas w One More Level. Mamy lead level designera, który dosłownie mnie tam rekrutował. On jest teraz u nas. Mamy lead animatorkę, która też tam wtedy pracowała. Więc mnóstwo ciekawych znajomości. I jednak był to taki klimat takiego studenckiego robienia gier wtedy. Średnia wieku to pewnie było, nie wiem, 23, 4, 5 może. Biuro to było mieszkanie wynajęte pod to biuro i tak dosłownie się wchodziło. Otwierało się drzwi od mieszkania. Były dwa mieszkania połączone w bloku i po prostu tam było to biuro. Ale naprawdę mam masę pozytywnych wspomnień z tamtego czasu. Nauczyłem się bardzo wiele i my pracowaliśmy nad taką grą Amen i Amen 2. To były gry takie... troszkę takie... A kreska men, żeby wszystko było jasne. Bo to... Amen. Okay. Nie Amen, że w kościele, tylko Amen. To jest istotna uwaga. Wiecie, to było dosyć ważne, bo to był tytuł, który debiutował na PlayStation Vita i to był tytuł launchowy na PlayStation Vita. Tam naprawdę w pocie czoła pracowaliśmy. Byliśmy jedyną firmą w Polsce, która robiła wtedy gry na PlayStation Vita. Mieliśmy nawet prototypy takie, które nigdy się nie ukazały, nie ujrzały światła dziennego. Nie wiem, czy nawet były publikowane, więc pewnie nie mogę opowiadać o nich. Ale naprawdę to samo obce dla mnie jako gracza wtedy też, prawda? I jako początkującego twórcę gier, możliwość obcowania ze sprzętem Sony, który jest totalnie pod jakimś NDA, to była wielka rzecz. I mieliśmy i Wii, bo tam były też na Nintendo robione gry, więc dosyć szeroko Bluber działał, mimo że te gry nie były jakiejś wybitnej jakości. Amen to była raczej przeciętna gra, prawda? Takie 5 na 10 myślę. No, tak wygląda. ale naprawdę no my się uczyliśmy, jak robić te gry i samo obcowanie z nowym sprzętem. Był własny silnik wtedy, który naprawdę świetni ludzie pracowali nad tym, którzy teraz mają wybitne osiągnięcia i naprawdę są w największych firmach na świecie też niektórzy wyjechali. Część wyjechała, część siedzi w Polsce, a część została w Blueberze. Wiem, że ten core, te parę osób, które wtedy poznałem, cały czas są w Blueberze i teraz stanowią jego główną siłę. Także super czasy, naprawdę można by długo opowiadać. I to, że te gry nie były jakieś super jakości, no naprawdę wtedy nie było osób zbyt wielu, które potrafiły dobrze robić gry w Polsce w tamtych czasach. A ja tylko przypomnę dla państwa, wtedy robić gry na konsolę
to nie było takie łatwe i dostępne. Znaczy teraz każdy może tak naprawdę sobie robić, nie ma problemu. Wtedy to nawet, ja wiem, że pamiętam, że Miąsik kiedyś miał takie marzenie, żeby zrobić grę na PlayStation. To jest to osiągnięcie życiowe, że tak, no bo to rzeczywiście było bardzo, bardzo trudne i też bardzo, bardzo drogie. To prawda, była selekcja deweloperów, trzeba było już coś sobą prezentować, żeby w ogóle, to tak trochę jak teraz, prawda, z wydawcami takimi, do których się przychodzi, wydajcie mi proszę grę, to wtedy dosłownie, żeby w ogóle pokazać swój produkt na platformie, to naprawdę było trudne, nie mówiąc już o koszcie devkitów, gigantyczne pieniądze na tamten czas, żeby no teraz to tak naprawdę jest niewiele większy koszt niż takiej retailowej konsoli, prawda? Tak, więc to jest takie, to jest, dla mnie to są takie rzeczy, że czasami mi się tak, kurde, ale ten świat się zmienił, tak samo jak silnik Unreal Engine, chyba nie wiem, dwójka czy trójka, to jakieś ogromne koszty były tam, te, na płytkach ci to przesyłali i tam zgubić jedną płytę, to po prostu jesteś w plecy, jakieś pieniądze straszne. Więc to takie straszne czasy, ale jak już mówimy o starych czasach, może nie strasznych, to ja muszę cię podpytać o grę, przy której, no może nie byłem przy, ale jak ja zaczynałem interesować się game devem, to trochę ona po pewnym czasie wyszła, ty się zajmowałeś, byłeś wydawcą, tak? I ogarniałeś Kickstartera. Tak. Ja tutaj mówię o grze Warlock versus Shadows i to było Duszana i Maksymiliana. Właściwie w dwójkę chyba to robili tą grę. I Wojtek Wilk, który jest teraz art directorem u nas. Faktycznie oni w trójkę to robili, plus mieli muzyka. Niesamowicie zdolne chłopaki i to było tak, że my mieliśmy jakieś pieniądze, które mogliśmy przeznaczyć na jakąś inwestycję wtedy i no, były jakieś ambitne plany oczywiście, bo jak tylko wtedy był taki boom też właśnie na takich małych wydawców, gdzieś Devolver zaczynał rosnąć. No i chcieliśmy spróbować tego, bo mieliśmy tam swoją ścieżkę deweloperską, ale że tutaj produkt był w zasadzie gotowy, to dogadaliśmy się z chłopakami i no i ja, i to był naprawdę sukces spory, te Warlocksy, bo one nie były jakąś super drogą grą w wyprodukowaniu, ale jeśli chodzi o samą sprzedaż na Steamie, to tam było całkiem nieźle. I nieźle? Pamiętasz może jak to było? Bo czasami jest tak, że jak no na tamte... Nie pamiętam. Ja pamiętam, no, jak to... No to chyba nie było, to było dziesiątki tysięcy, nie było chyba setki, ale to już naprawdę pozwalało na... Ja pamiętam taką historię, jak Tomek Tomaszewski mówił o Mousecrafcie i on powiedział, no sprzedaliśmy tam 36 tysięcy, tak. Upadłość fatalnie, a teraz to już ludzie przy tak małych projektach na kilka osób, panie, 30 tysięcy, ogromny sukces, nie? Tak, tak, to prawda, właśnie o to chodzi, to jest ta różnica tej skali projektu, prawda? Ciekawostką jest taką, że Angry Joe robił materiał o tej grze. Jakoś tak to się złożyło, że współpracowaliśmy wtedy PR-owo i Angry Joe robił materiał o Warlocks vs. Shadows, o grze robionej przez 5 osób w Polsce i no fajnie. W sensie no, chłopaki też... teraz sobie nieźle radzą, też mają swoją firmę i Duszan z Maksem. Wojtek widziałem jest u nas. Widziałem się z nimi tak, na Dragonce. Tak, także to są fajne czasy też. Dla nas to był taki eksperyment trochę i uważam, że się udało, że jakiś sukces ta gra osiągnęła. No nie jakiś taki, żeby nam odmienić życie, natomiast na tyle, żeby przynajmniej o nas ktoś, kto trzeba, usłyszał. Słuchaj, skoro jesteśmy przy Warlocks vs. Shadows, to jest chyba jedna z pierwszych gier przez One More Level wydana, prawda? Tak, tak, tak. Bo One More Level ma taką historię, że połączyło się z dwóch małych krakowskich firm, czyli Nimbi Studios, które robiło gry mobilne, i Tapit Games, które robiło hopy dla Artifexów, czyli Hidden Object Puzzle Games. No, to jest jeden z moich ulubionych. No, Artifexy są niewiarygodnie zasłużone dla polskiego game devu. Tak, ile tam... Tak. Z tego wyszło ludzi i firm, to... To jest prawda. I my w Nimbi Studios robiliśmy taką grę Deadlings o zombiakach, które
biegają, rozbijają się na ścianach. No i to była taka gra logiczno-zręcznościowa, powiedzmy. Tam się dosłownie jednym przyciskiem, bo to było na mobilkę. Później nawet w CD Action było, to też jest ciekawa historia, bo chcieliśmy zareklamować Warlocksy w CD Action, no a że nie mieliśmy za bardzo już pieniędzy na marketing, to zaproponowaliśmy im Deadlinksy na płytę. No i taki deal chyba poszedł wtedy. No i to jest dosyć też ciekawa historia, że no jakoś tam kreatywnie zarządzaliśmy tym, co mieliśmy w tamtych czasach, te 10 lat temu niemalże. No ale tak, to Warlocksy to był nasz taki pierwszy projekt jako wydawca i ostatni, a Deadlinksy no to był taki nasz autorski, który przyszedł z połączenia tych firm. My też robiliśmy Hopę dla Artifexu na początku, One More Level, Crimson Lily, jakoś tak się nazywała. Ja przy tym nie pracowałem, ale kilka osób, które to robiły, są też u nas. Może jedna chyba, może nie kilka, ale tak generalnie takie były czasy, których trzeba było sobie radzić po prostu. No i ten God's Trigger to jest projekt, który faktycznie pierwszy nas wypłynęliśmy na szersze oceany, że tak powiem. Bo ty powiedziałeś, że wy w ogóle nie chcecie wydawać gier, tylko chcecie się skupić tylko na produkcji. Tak, tak. Stwierdziliśmy, że nie tędy droga, że to naprawdę, żeby osiągnąć sukces jako wydawca taki duży, to potrzeba naprawdę odpowiedniego grona osób, które też kosztują po prostu, prawda? To nie jest tak, że można sobie to zrobić przy okazji. To jest poważna rzecz. No i trzeba się w tym wyspecjalizować. Wiemy, że ci wydawcy u nas w Polsce się pojawiają, później ich nie ma, no różnie to bywa. No. Powiedz mi, bo jakby ty byłeś częścią NIMBY Studio, tam już byłeś game designerem, prawda? I potem z tego powstało One More Level. Od razu zostałeś tam tym lead designerem, prawda? Od samego początku. Czy członkiem zarządu też byłeś od początku, czy to się wydarzyło gdzieś po drodze? Nie, to dopiero później. To tak naprawdę ja do zarządu wszedłem, kiedy... Tak naprawdę po Ghostrunnerze. Ja jestem jednym ze współzałożycieli One More Level, więc miałem jakiś tam swój pakiet startowy. Akcji. Tak. No i on sobie tam ze mną wędrował przez te wszystkie lata, aż tam do momentu też debiutu na giełdzie. No i przyszedł taki moment, w którym ja się czułem już na tyle pewny i komfortowo, że ja mogę teraz wejść do zarządu, bo no pozostali współzałożyciele już, że tak powiem, się skeszowali w międzyczasie, więc ja zostałem jako, można powiedzieć, ostatni, ale ten, który chyba jest najbardziej przywiązany do całej marki i to, jak dużo serca w ten zespół włożyłem i w te projekty, to no, tak naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić w takie funkcjonowanie codzienne bez One More Level. Dla mnie to jest tak ważne, tak ważne jest One More Level dla mnie. Okej, a powiedz mi, jak się firma zmieniała przez te 10 lat? Od czego żeście zaczynali i gdzie teraz jesteście, jeżeli chodzi o rozmiar, ilość osób, jakie zatrudnicie, jacy to są specjaliści? No więc zaczynaliśmy jako może 10 osób, 12, właśnie z połączenia tych dwóch firm. To było po kilka osób z każdej firmy i stopniowo sobie rośliśmy do przy God's Triggerze to było około 25 osób, przy Ghostrunnerze 35, a przy Ghostrunnerze 2, no to obecnie na koniec Ghostrunnera 2 to mamy chyba 53 osoby. I to już jest taka. To dużo. To już jest taka siła, że ja na przykład widzę, jak teraz robimy kolejny projekt, jak szybko rzeczy powstają, jak naprawdę ten zespół, który też się ukształtował przy robieniu dwójki, to mówię o tym powiększeniu zespołu. Jak już obyli się ze sobą. Wiecie, to też jest tak, że ten zespół się znienacka nie zacznie działać. On musi coś stworzyć razem. Muszą się ludzie dotrzeć. Te procesy muszą zacząć działać. I przy takiej liczbie osób, czyli ponad 50, to faktycznie te procesy muszą już być sensownie poukładane. I z takiej studenckiej firmy trochę, gdzie tam spanie, wiecie, na crunchu pod stołami, no to trzeba było już uporządkować trochę tę naszą pracę. Okej. Borys? No dobrze, ja bym chciał iść dalej twoją historię. Chciałbym, żebyś opowiedział nam o God's Trigger.
Skąd się to wzięło? Dlaczego waszym wydawcą był Techland i dlaczego to jest, była zła decyzja? Nie, no żartuję oczywiście. Nie, no, czy znaczy, zła, czy nie. No, słuchajcie, prawda jest taka, że po tym, jak was wydali, to się zwinęli jako wydawnictwo. No, to jest chyba prawda, że byliśmy ich ostatnim projektem. Natomiast wiecie, jak sobie wpiszecie Godstrigera na OpenCritic, to tam jest 80% średnia, więc to naprawdę była spoko gra. I Borys chyba nie sugerował, że gra była słaba. Nie. Ja wiem, ale wiecie, bo to nie jest takie oczywiste też, prawda? Troszkę czasu nam ta produkcja zajęła. Natomiast sam pomysł, my wtedy robiliśmy dwie gry. Robiliśmy jedną grę, która była takim walking simem i to nigdy nic na ten temat nie ujrzało światła dziennego. Ale to jest ciekawy pomysł, więc być może jeszcze kiedyś, nie wiem czy my, czy może ktoś inny, ale na razie nie będę sprzedawał tego pomysłu. Ale naprawdę nie ma takiej, nie było takiej gry i do tej pory nikt takiej nie zrobił. Natomiast drugi projekt to był, zróbmy Hotline Miami, tylko że tam masz bullet time i w ogóle jest takie dopakowane, jeszcze w 3D zrobimy. No i taki był pierwszy pomysł. Później się pojawiła konkurencja w postaci Hong Kong Massacre, która gdzieś tam miała to dosyć ładnie zrobione, ten top-down. I no musieliśmy poszukać czegoś, jakiegoś wyróżnika, więc przyszedł ten co-op jako pomysł, jak rozwijać Godstrigera. Tak? Ja was słyszę. Dobrze, wszystko okej. Straciłem was zupełnie. A, to my straciliśmy Remigiusza. Już jestem. Coś się zacięło. Przepraszam. Dobrze. Obraz był, ale dźwięk chyba ucięło. Ja słyszę was. Tak, dobrze. Tak, ja dobrze. To kontynuuję o Godstrigerze i o tym koopie. I tak naprawdę ten koop był takim wyróżnikiem. Gra przez te lata, ona się strasznie napchała feature'ami. Ona była tak, nawet porównując do Ghost Runnera, to w ogóle nie ma porównania. Gra tam dosłownie system na systemie był. Tu jakieś slow-mo, tu jakieś oznaczanie przeciwników, tu jakiś rozwój postaci całkiem skomplikowany, co-op. I tak naprawdę przez tą decyzję, że musieliśmy tą grę zrobić w co-opie, to zrobiliśmy trochę jakby dwie gry, bo inny układ przeciwników, kiedy grasz samemu i możesz się przełączać między tymi dwoma postaciami, a zupełnie inne zagadki, inny rozkład przeciwników, kiedy gramy w koopie, więc naprawdę mnóstwo czasu, mnóstwo sił poświęciliśmy na ten projekt. On nie był jakimś komercyjnym sukcesem, raczej wręcz odwrotnie. Natomiast dla nas jako zespołu był jakościowy, dostał całkiem niezłe oceny i my jako zespół się wykuliśmy. Jakby. To jest dla mnie taka największa wartość, jaką wynieśliśmy z tamtego czasu, że my jako zespół jesteśmy w stanie robić dobre gry. Dajcie nam kolejny challenge, nie? Na tej zasadzie. IGN dał 8, a ty mi dałeś koszulkę na PGA wtedy, bo nie wziąłem ze sobą rzeczy. Pamiętam, że mnie poratowałeś i dla nas Godstrigger też jest ważną grą podcastową, bo w pierwszym odcinku siedzę właśnie w koszulce Godstrigger. Piękna historia. Piękna historia, ale jak już kończymy tutaj, nic nie wspomniałeś o Techlandzie i o tym, jak było, no ale powiedzmy sobie szczerze, 397 ocen na Steamie, no świadczy o tym, że nie był to sukces komercyjny. Techland też się wycofał z wydawnictwa po tym projekcie, a mnie dużo bardziej interesują dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wygląda dalej studio po flopie finansowym i jak wygląda studio, które zmienia silnik z Unity na Unreala 4. No tak. To są dobre pytania, bo to nie było takie proste oczywiście. My mieliśmy o tyle dobrą sytuację, że już pod koniec Godstrigera mieliśmy zapewnione finansowanie na kolejny projekt od All In Games wtedy, prawda? Oni tak naprawdę uwierzyli w nas, tam też wiadomo, że pewne osoby były i tu, więc to troszkę było tak, że no ten kredyt zaufania mieliśmy pewnie większy dzięki temu. I dostaliśmy szansę, zróbmy ten projekt jeden, zobaczmy jak to siądzie. No i tak naprawdę naszą decyzją było to, że spróbujmy zrobić coś, co od razu kliknie, jeśli chodzi o wizualia, ale też jeśli chodzi o gameplay. I
No, nie ukrywam, że naprawdę trafiliśmy na doskonałe osoby, które marzyły o tym, żeby już zacząć robić rzeczy w Unrealu. Mieliśmy parę osób, które naprawdę dobrze się czuły w Unrealu i które już tylko czekały, aż porzucimy Unity, żeby na rzecz Unreala. I ja do końca nie wiem, jak to się udało, naprawdę. W sensie ja byłem pewien obaw, czy faktycznie ta tranzycja, bo większość osób, no myślę, że 80% osób przeszło jednak i nie opuściło nas mimo tej takiej troszkę może karkołomnej na pierwszy rzut oka ale decyzji. Ale czekaj, to były osoby, które mówiły nie, ja nie przechodzę z Unity, tak. Odchodzę z firmy? Tak. Mieliśmy kilka takich osób. I one, co ciekawe, do tej pory robią w Unity. Także są wierne swoim przekonaniom. Nie wiem, czy żałują to z perspektywy ostatnio czasu. Ostatnio mogłeś zacząć się zastanawiać. Być może. Natomiast większość to naprawdę, dosłownie to było tak, dobra, odpalamy tutoriale i lecimy, nie? I tak było. I nawet jakieś feature'y, które na początku były w Ghostrunnerze pierwszym i gdzieś tam trafiły dłużej, to też były z jakichś tutorialów pierwszych, gdzie wszyscy się po prostu uczyliśmy bardzo szybko tego Unreala. I zaczęliśmy prototypować, zaczęliśmy ten aspekt wizualny na szczęście mieliśmy ogarnięty, bo mamy naprawdę niezwykle zdolną osobę, jeśli chodzi o Unreala i ta jakość, jeśli chodzi o wizualia, była bardzo szybko dowieziona. Tam dosłownie my tą grę zabraliśmy w marcu. Półtora roku ta gra chyba powstała, nie? W marcu mieliśmy na GDC już Epicowi pokazywaliśmy tą grę, więc to dosłownie mniej niż rok i od premiery God's Triggera. Także. No nie każda też polska gra może się pochwalić analizą na Digital Foundry. Bo Tak. To zdecydowanie tutaj przy Ghostrunnerze mieliśmy duże wsparcie od NVD, bo wtedy ten RTX w zasadzie debiutował, prawda? No, mieliśmy taką sytuację na Gamescomie. Dzień przed Gamescomem był event NVD i dosłownie były gry typu Call of Duty Modern Warfare to 2019, jakieś, nie pamiętam już co dokładnie było, ale same AAA, nie wiem, Control czy coś, nie pamiętam co wtedy wychodziło. I my nas z takim jednym laptopem, o Ghostrunner, nie? RTX on. I można było sobie sprawdzić. To jest ciekawa historia, bo wygląda na to, że Ghostrunner, ogromny sukces, to jest gra, przy której uczyliście się Unreala. Od tego to się zaczęło. To jest bardzo ciekawa opowiastka. No. Tak. No i chociażby, wiecie, Dalton, czyli osoba, która jest Krzysiek ewangelistą. Krzysiek Pachulski, tak. On zawsze podkreślał, że jest ciężkie, że nie kojarzy takiego zespołu, który tak szybko by się przetransferował i stworzył coś, co jest od razu jakościowe w tak szybkim czasie. Tak. Ale wiecie, jest jeden czynnik, który temu pomógł. I to jest COVID. I to jest to, że my byliśmy... Aż myślałem, że straszny brak pieniędzy. Nie, to wiecie, to akurat się udało rozwiązać w międzyczasie, bo jednak gra zaczęła być obiecująca, ale 2020 i dociskanie tej gry na sam koniec, te ostatnie pół roku, to nie jest coś, z czego my jesteśmy dumni na pewno, ale trochę było tak, że nie mieliśmy nic innego do roboty, tylko ja naprawdę siedziałem i Ghostrunner to było moje życie całe. No. Niestety, tak to wyglądało, więc to nie jest tak, że to jest wszystko o... Bo nie wiem, bo jesteśmy jacyś niezwykli czy coś. To było okupione też czasem, było okupione też jakimś pewnie uszczerbkiem na jakimś zdrowiu psychicznym pewnie. Ale wiadomo, to były bardzo ciężkie czasy. Każdy sobie radził z tym, jak mogliśmy. Naprawdę ja pamiętam październik 2020 i tą naszą celebrację. Nie? Jesteśmy na Discordzie i czekamy, zaraz się pojawiają oceny i cykl wychodzi 8 na 10 od IGN i mówimy, o kurczę, czy jest dobrze i radość, ale wszyscy jesteśmy na Discordzie, ani się nie możemy spotkać, ani nie możemy pogadać na ten temat. To było przykre. No ja bardzo się cieszę, że dosłownie ten tydzień temu mieliśmy okazję celebrować już ten release razem tutaj całym zespołem i to zupełnie inna sytuacja. Więc I tym razem od IGN-u 9, co kompletnie dla mnie było niezwykle... No, szczerze mówiąc, dla mnie to było bardzo ważne. To było bardzo ważne, bo miałem obawy co do tego, jak nas ocenią gracze, czy to nadal jest, czy to jest good enough, prawda, dla sequelu, czy jednak będzie, ach, kurczę tam. Ale gracze was ocenili lepiej, bo macie średnią 80 na PS5,
A na user score jest 8,4, więc was jakby jeszcze lepiej ocenia. Ja mam teraz takie pytanie. Jak to wygląda przed samą premierą? Czy wy jesteście w stanie, bo ja się spotkałem z wieloma opiniami na temat, czy jesteś w stanie przewidzieć, ile będziesz miał, no powiedzmy na Metacriticu, czy w ogóle jakie będziesz mieć oceny. I w większości przypadków studia wiedzą, jakie to będzie. Znaczy, że ty wiesz, że to będzie nie 5, między 5 a 6, tylko między 7 a 8. Pamiętam przy Dying Light 2, to tam wydaje mi się, że ekipa myślała, że będzie dużo lepiej w ocenach, że tam było jakieś takie trochę zaskoczenie. Jak wyglądało to u was? Jak wy, czy ty, czy w ogóle ekipa, na co liczyliście, na co teraz liczyliście? Więc to wygląda tak, że oczywiście są robione takie mock-up reviewsy, prawda? To jest coś, co... Silent review, no. Tak. Silent reviewsy. Coś, co ma przewidywać już na, powiedzmy, etapie alfy, czy nawet wcześniej, jaki może być ten metascore, taki prediction. Natomiast to jest jeszcze zawsze dużo pracy można włożyć, żeby to podnieść. I w naszym przypadku też tak było. My te predykcje mieliśmy niższe niż finalne wtedy. Jakie mieliście? Naprawdę, nie wiem, czy mogę mówić, tak szczerze mówiąc, bo to chyba nie mogę, ale nie były, były trochę niższe. Ale że cyferki to... nie możesz, no co ty? No chyba nie, chyba nie. Ja tylko przypomnę tutaj, że Radek jest no tak naprawdę spółką giełdową i jeszcze ma wydawcę srogiego. Teraz, zgadza no, się. Dwóch, więc no bo Cyberslash? Tak, jest tak, tak. Już Take-Two was wydawać będzie. Private Division, czyli spółka zależna Take-Two, zgadza się. Ale jeszcze wracając do tych ocen. No my, to w co wpadliśmy, czyli te 80, 81, te okolice, to jest coś, to był nasz cel, czyli chcieliśmy, żeby gra była równie dobrze oceniona jak jedynka. I taki był nasz cel, bo to znaczy, że nie zawiedliśmy tych oczekiwań. Także myślę, że tutaj jest ok. Natomiast tak, naprawdę jeśli chodzi o ostatnie miesiące tutaj produkcji, to kiedy ten polish wjeżdża, nie? Kiedy masz tą grę taką jeszcze nieoszlifowaną i tam czujesz, że nie no, tu trzeba czasu, tu trzeba miłości jeszcze tej grze poświęcić. No i te ostatnie miesiące, kiedy skupiasz się tylko na tym, to są świetne miesiące. Ja bardzo je lubię, mimo że to jest intensywna praca, ale wtedy bardzo szybko są takie często spektakularne efekty, że skupiasz się na jakimś feature'ze, skupiasz się na jakimś jednym levelu. Nagle te rzeczy się, cały zespół jest skupiony tylko na tym, żeby już nie dostarczasz nowego kontentu, nie robisz nowej zawartości, tylko skupiasz się na tym, żeby jak najlepiej, żeby wypolerować to, co masz już zrobione. I to jest bardzo ważne, żeby nie zapominać o tej fazie, no bo jak wiemy, różnie to bywa. Jak wiemy, często się o tej fazie niestety zapomina ostatnio. Słuchaj, ja jeszcze trochę wrócę do Ghostrunnera 1. Mnie zawsze fascynuje ten taki pierwszy moment, bo to jest jasna sprawa, że to był ogromny sukces. Co było pierwszym zwiastunem tego sukcesu? Bo przy Ghostrunnerze 2 już mniej więcej wiedzieliście, czego oczekują wasi gracze, nie? To już żeście ich poznali na tyle, poznaliście ich opinie. Czy przy pierwszym Ghostrunnerze było demo? Bo pamiętam, że tam dosyć głośno było o waszej grze jeszcze przed premierą. To było demo? Tak. O grze było dosyć głośno, bo były dema na tych festiwalach steamowych, bo jak pewnie pamiętacie, w 2020 z racji tego, że nie odbywały się te eventy typu E3, Gamescom, no to Steam rozpoczął te swoje festiwale z demami, żeby gracze mogli, nie musieli nigdzie jechać, tylko sobie zagrać w te dema w domu. I my byliśmy tam i na wiosennym, i na tym jesiennym, tuż przed premierą, były dwa różne dema i one naprawdę zrobiły nam gigantyczną różnicę. No to tam setki tysięcy osób na wishliście wtedy przybywały. I tych graczy, no zrobiło się głośno o grze, więc to był na pewno jeden z takich głównych momentów, kiedy wiedzieliśmy, że gracze oczekują tej gry. Natomiast jeszcze wcześniej, bo my byliśmy na Gamescomie tym w 2019 już z grą i tam już pierwsze reakcje i później byliśmy w 2020 jeszcze na PAX-ie i tam, kiedy dziennikarze zaczęli przychodzić, bo gracze tam nie mieliśmy jakiejś super widoczności, ale dziennikarze zaczęli przychodzić i to po prostu zaczęli sobie ludzie przekazywać, ej, jest taka gra tam w kącie, Ghostrunner, obczajcie. I tu przyszedł ktoś z Rock Paper Shotguna, ktoś z GameSpotu,
GameSpotu, dobrze mówię, mi się myli z GameStopem, nie? ale tak. I później na PAX-ie w tym Bostonie przyszła ekipa z IGN-u i to było takie, o kurczę, tu jest IGN, no dobra, to robi się poważnie. Oni przyszli zagrać w Ghostrunnera i nagle się zaczęły robić kolejki, no a potem był COVID i były te festiwale. No ale w tym, ale te eventy, kiedy ty widzisz reakcję graczy, plus przychodzi do ciebie prasa, która nie miała zielonego pojęcia o tej grze, ale ten word of mouth, gdzieś przekazywanie sobie informacji, że Jeff Keighley tam zatweetował, o, Ghostrunner, wygląda fajnie. Był taki gość Nibel, nie wiem, czy pamiętacie, on się wycofał z Twittera, ale był i on też zapostował. I generalnie to jest trochę taki, jak masz ciekawy produkt, który jest świeży, ale robi jakiś taki viral, jesteś w stanie złapać, to myślę, że w przypadku Ghostrunnera to było coś takiego. A spodziewaliście się aż takiej sprzedaży po tych pierwszych takich przebłyskach dobrych informacji? No 2,5 miliona to jest srogo jak na grę, którą robiliście 1,5 roku. Tak, to jest bardzo, to jest, no nie spodziewaliśmy się. No, dla mnie osiągnięcie miliona wolumenu wtedy to by było coś, to byłby wielki sukces. No. Dobrze, co teraz sprzedaje gry? Powiedziałeś, okej, po części to powiedziałeś, ale co czujesz, że działa? Czy prasa, IGN, YouTuberzy, Twitter, TikTok? Co u was najlepiej działało albo co nie działało, a co powinno przy następnej grze zadziałać? Wydaje mi się, że te media klasyczne, czyli właśnie IGN, one trochę straciły teraz na wartości, jeśli chodzi nawet o liczby viewsów, jak sobie spojrzycie na jakieś trailery. Recenzje to się super oglądają, to jasne. Recenzje to cały czas tam setki tysięcy viewsów i to ma na pewno jakieś przełożenie. Natomiast takie na tyle dużo jest materiałów, jakichś trailerów, które wrzucają te serwisy, że to gdzieś sobie ginie, tam są po 10 tysięcy, dziesiątki tysięcy może. Kiedyś było inaczej, kiedyś na pewno tych materiałów nie było, było trochę mniej, no z racji też tego, że aż tyle gier nie wychodziło, nie mówiąc już o tym 2023, który jest szczególny, obfity, prawda? Te ostatnie 2 miesiące, no to jest niesamowity dobrobyt dla graczy, no bo ciężko sobie wyobrazić lepsze czasy, szczerze mówiąc, dla graczy. Także wydaje mi się, że te tradycyjne media to trochę już nie do końca, natomiast influencerzy, nie wiem jak ten marketing TikTokowy, czy to się faktycznie przekłada. Ja też nie odpowiadam za marketing i nie siedzę w tym, natomiast tak spróbuję sobie analizować ten rynek. Wydaje mi się, że to, że musi być moda na jakąś grę. To jest dosyć ważne, że gracz musi mieć FOMO, kiedy jest taki natłok tych gier, to gracz musi, żeby kupić grę na premierę, to musi poczuć, że kurczę, ja muszę w to zagrać teraz, bo coś stracę. A jeżeli gracz sobie myśli, no dobra, no fajna gra, ale w sumie po co mam grać teraz, mogę zagrać za pół roku, to jest podejrzewam problem, który dotyka bardzo, bardzo wielu gier obecnie. I jeżeli gracze nie złapią takiego, nie wiem, może muszą obejrzeć, że ich ulubiony influencer czy streamer gra w tą grę i mówi o niej i jest jakaś zajawka na to, to on wtedy poczuje, o kurczę, to ja też muszę tam należeć do tego grona. Także ja trochę tak na to patrzę, że to naprawdę jest trudno teraz konkurować. Też nostalgia, wydaje mi się, ma duże znaczenie. Takie marki właśnie chociażby jak Alan Wake teraz wracają. Czy nawet nasz rodzimy Robocop, prawda? Też uważam, że gra jest udana, będzie sukcesem też komercyjnym, myślę. I to też jest taka grupa tych graczy, którzy czują nostalgię do takich tytułów. No dobrze, powiedziałeś, że ten rok jest fatalny, jeżeli chodzi. No a jak to jest wydawanie? Znaczy, fatalny, jeżeli chodzi o wydawanie gier. Jak to jest wydawać w tak bardzo trudnym i zawalonym premierami i świetnymi grami terminie? Czy wy myśleliście albo realnie rozważaliście nad tym, żeby przesunąć na przyszły rok premiera? No bo okej, mogliśmy wywnioskować sobie, że pieniądze macie. Wiecie, to nie jest takie proste też, nie? Że my możemy sobie z dnia na dzień
zadecydować, plus no oczywiście nie my decydujemy, tylko wydawca. My, powiem wam z naszego punktu widzenia, jak to wygląda. My mieliśmy grę dostarczyć na czas, tak żeby ta premiera mogła się odbyć na koniec października. I my tak dostarczyliśmy grę w jakości, która była oczekiwana. I to było nasze zadanie. To, że my mieliśmy obawy co do tej daty, to jasne, jasne. My widzieliśmy, co się dzieje. Natomiast też rozumiemy perspektywę wydawcy, że wiecie, gra jest też w pudełkach na całym świecie i to są jakieś podpisane umowy. To nie jest tak, że to można Just Like That sobie przesunąć premierę takiego tytułu. No spójrzcie, Alan Wake się przesunął, ale zauważcie, że oni w pudełku nie wychodzą. Oni mogli sobie tą premierą troszkę bardziej sterować. To jest moje zdanie na ten temat. Prawdopodobnie gdyby się uprzeć, to na pewno by się dało zmienić tę datę. Wiecie, jest też kolejna kwestia, że no to jest sequel, czyli już to grono odbiorców jakieś jest od razu. Nie trzeba walczyć o... No, nie trzeba już od zera wzbudzać tego zainteresowania. Także myślę, że to były takie czynniki, które pozwalały podjąć decyzję, żeby ta premiera była w tym okresie. A to, że tam te gry, niektóre się jeszcze później poprzesuwały bliżej nas, oczywiście też jakieś niespodzianki zawsze się dzieją, jakieś mniejsze gry, które może jakieś, nie wiem, beta testy, nie wiem, dosłownie chyba w dzień premiery Ghost Runner 2 był ten beta testy tego Finals, nie? Także dzieją się rzeczy i tu jest na pewno to też ma jakieś znaczenie, no bo graczy jest limitowana liczba i walczysz o ich atencję w każdym momencie, także tak to wygląda. A premiera Cyberpunka dodatku wam, uważasz, że wam pomogła, czy raczej niekoniecznie? Wydaje mi się, że na pewno nam nie zaszkodziła, a wręcz mogła przypomnieć o cyberpunku jako, powiedzmy, gatunku, czy w ogóle takim vibe'ie cyberpunkowym, bo dodatek do cyberpunka jest świetny, jest bardzo dobrze oceniany też, więc zdecydowanie takie pozytywne vibe'y na rzecz światów cyberpunkowych wzbudził w graczach, na pewno. Także myślę, że wręcz mógł nam pomóc niż zaszkodzić. W ten sposób na to patrzę. Remigiuszu? Ja już wyczerpałem. Jeszcze mam takie jedno pytanie, ale to chciałbym na sam koniec zadać. Dobrze. Ale mamy całą listę od naszych widzów jeszcze. Mamy całą listę. Gdzie się Ghost Runner sprzedał najlepiej? Bo ja przy jedynce miałem wrażenie, że to jest mocno PC-towa gra i miałem taki dysonans, że grając na padzie czułem się gorszy. Przy dwójce nie mam aż tak bardzo. Wydaje mi się, ale może to być tylko moje wrażenie, że to jakby to granie padem zostało zoptymalizowane, może tak ładnie to powiem. Chociaż doszły mnie słuchy, że tam pracowaliście nad tym dużo mocno. Jak to wygląda? Gdzie najlepiej się sprzedało? Jaka jest wasza taka platforma? Gdzie jest docelowa, to miejsce wasze? Tak? Takie? Tak. Znaczy może nie docelowa, no bo to wiadomo, że różnie, ale tam, gdzie wy czujecie się najlepiej. Tak, no to obecnie, no mogę wam powiedzieć o jedynce, bo o dwójce jeszcze nie mamy danych takich szczegółowych, żeby wam powiedzieć, bo znowu tu przy dwójce był dosyć mocny marketing na konsolach też. Więc tam, no nie wiem, tam zobaczymy, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o jedynkę, to był Steam. To główną platformą był Steam i to w znacznej mierze. Więc jeśli chodzi o pada, to no sporo faktycznie myśleliśmy nad tym, bo dodając też coraz więcej też tych funkcjonalności typu ten blok, też trzeba to obłożenie na padzie dobrze przemyśleć. Więc trochę zmian było, na co oczywiście też niektórzy narzekają, bo by chcieli mieć po staremu, no. Ale też mamy różne presety i też czytamy, co by tam gracze chcieli, żeby też ich obsłużyć, że tak powiem, w przyszłości jakimiś update'ami. Natomiast tak, jedynka to głównie PC był i regiony to Stany i Chiny. Chiny? Mhm. A z czego wiesz, jakby z czego to wynika, że Chiny akurat? Wydaje mi się, że też
może z charakteru gry, że ten cyberpunk tam tak trochę futurystycznie. To zaskakująca informacja, bo to... Wiecie, jeszcze było to, że w Azji też ta gra Wiedynka w ogóle miała pudełka na konsolę na początku, tylko w Japonii i w Korei, zdaje się. I to też ten azjatycki rynek. No 505 dosyć mocno działa na tych rynkach azjatyckich, także nasz wydawca. Mhm. Także może to też ta kwestia była. My też mieliśmy trochę taki dedykowaną paczkę mieczy tam, która była pod chiński Nowy Rok, z tego co pamiętam, takich skinów. Mhm. Więc tam gdzieś taki vibe, że te azjatyckie klimaty, no wiecie, no też te takie cyberpunkowe miasta się kojarzą z jakimiś azjatyckimi metropoliami, także that's my guess, czyli ja tak myślę, że to może być to. Nie mam jakichś twardych danych, bo to nie ja jestem wydawcą, prawda? Natomiast tak jak sobie patrzyliśmy, to Stany numer jeden, a Chiny numer dwa. I to jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, bo Chiny to, znaczy w ogóle to jest bardzo duży rynek, więc to też może coś tam wyjaśniać. Ale jak Polska w ogóle wygląda? Bo bardzo rzadko pytamy o to, jak wygląda polski rynek, jeżeli chodzi o proporcje tamtych sprzedaży, bo pewnie jakby polskie gry też z racji tego, że są polskie, się sprzedają pewnie lepiej, ale jestem ciekaw, jak to wygląda w odniesieniu do pozostałych rynków. Ważne pytanie. Czy polska lokalizacja w ogóle się opłaciła? No to już mówię po kolei. Z naszej perspektywy polska lokalizacja się totalnie opłaciła, bo my to robiliśmy wewnętrznie ze wsparciem jeszcze proofreadera, który nam to jeszcze tak ładnie okrzesał wszystko. To nie były jakieś duże pieniądze dla nas koszty wyprodukowania polskiej wersji. W sensie mówimy o napisach, bo gdyby to były voiceovery, no to zupełnie inna sprawa. A sam rynek polski jest naprawdę już znaczący i być może to jest dlatego, że gra jest polska. I to na pewno ma jakieś znaczenie. Nie wiem, czy diametralne, ale zdecydowanie to ma wpływ. Więc mogę powiedzieć, że tak, że Polska jest, nie pamiętam, czy top 10, czy top 15, ale na pewno jest dosyć wysoko. Nie mam teraz danych przed sobą, ale naprawdę ja byłem zdziwiony, że jest tak wysoko. No ja już słyszałem opinię, że w pierwszej dziesiątce to jest bardzo często, nawet w pierwszej ósemce pojawia się. No widzisz, to możliwe, że to było top 10, tak. Czyli jak ktoś nie robi polskiej wersji, to po prostu pluje na nas, Polaków. Myślę, że wiecie, że też to wszystko się zmienia u nas i ta świadomość o kupowaniu gier. No jakby nie wiem, czy piractwo to jest jeszcze temat u nas, nie? To jest w ogóle ciekawe. Czy to jeszcze jest rzecz, nie? Piractwo gier. Raczej kombinowanie jest bardziej tematem, czyli jakieś... Ale kombinowanie to jest nasza cecha, tu wiecie, narodowa trochę. Zgadzam się, ale jest to rynek i Polacy kupują gry, nie? Więc... No właśnie, więc ta świadomość konsumencka, to mi się wydaje, że to jest coś, co się na przestrzeni ostatnich lat bardzo zmieniło i to, że ty nie kupujesz tego, bo ty chcesz to mieć i tyle, tylko ty kupujesz to, bo chcesz wesprzeć tych ludzi, którzy to zrobili, nie? Że jak ja to kupię, to może zrobią następną część, bo mi się w to dobrze grało. Jak ja to kupię, to oni będą w stanie zrobić coś jeszcze lepszego następnym razem. I mi się wydaje, że to jest zdecydowanie, to nie jest tak, że płacę za internet, to już mogę wszystko sobie ściągać, jak pewien jeden człowiek z branży mi kiedyś powiedział, ale to wydaje mi się, że to świadomość konsumencka, to jest ten czynnik, dlaczego Polska jest coraz lepsza, jeśli chodzi o bycie takim rynkiem dla gier wideo. To co? Pytania od widzów? Ja jeszcze mam parę rzeczy. Co jest dla ciebie ważniejsze? 9 od IGN-u, czy bycie osobowością roku we Włoszczowie? A ja mam tam rodzinę, więc jakby z okolic. Tym pytaniem to mnie trochę zabiłeś, ale kurczę, no chyba 9 od IGN-u jednak. O, no, pozdrawiam. Ja bardzo, bardzo doceniam, tak, to nie wstydzę się, że jestem z Włoszczowy, bardzo lubię tam wracać, ale bardzo lubię też tam pociągami jeździć, no wiadomo. Dwie stacje są nawet. Dwie stacje, dokładnie. Ale tylko jedna między ten pociąg Kraków-Warszawa się... I Pendolino się nawet zatrzymuje, zgadza się. Ważne pytanie, to był trochę taki żart. Ważne pytanie, mamy teraz gigantyczny kryzys w branży. Praktycznie jak się wchodzi na LinkedIna, to
czasami niektóre firmy w Polsce game devowe są takie, że duża część pracowników, jak tam się weźmie listę pracowników, to ma, że jest otwarta na pracę. I dużo jest zwolnień, najprawdopodobniej w tym i w przyszłym roku dużo firm upadnie. No to niestety, to jest, myślę, że jeszcze za mało się o tym mówi. Może teraz te ogłoszenia zwolnień w Sony dadzą. Jak ja mówię czasami o tym, że jest kryzys w branży, to nasi widzowie tak trochę podchodzą do tego lekceważąco, takie mam wrażenie. Ghost Runner był robiony w 1,5 roku. Dwójka w 2 lata? Tak, 2 lata. Jak można taniej i efektowniej robić gry? Jaki jest wasz patent? Co takiego, co jest taką tajemnicą? No dobrze, no to jeśli chodzi o ten kryzys, to ja tylko mogę potwierdzić, że ja też to obserwuję, kiedy sobie patrzę na branżę naszą, kiedy obserwuję inne firmy, działania innych firm i nie wiem, chociażby to, jak ten rok teraz wygląda, prawda? I to się słyszy. No nie chodzi nawet tylko o game dev, ale też o całą branżę IT. To jest nawet szerzej. To są konsekwencje no, tego boomu covidowego. Ja tak na to patrzę, kiedy to faktycznie te gry się sprzedawały w ogromnych wolumenach, kiedy gracze naprawdę dużo czasu spędzali przy graniu i ten rozwój branży gier, branża rozkwitła wtedy na pewno, więc też tych osób było pozatrudnionych dużo więcej, dużo firm powstało wtedy, no bo pojawiły się pieniądze, prawda? Natomiast to też nie jest tak, że zespół można zrobić z powietrza i to nie jest tak, że jedna osoba, okej, umówmy się, są takie gry, że jedna osoba zrobi coś wspaniałego, ale to jest, to są wyjątki i jeśli mówimy o pewnej skali projektu, no to potrzebny jest grany zespół, żeby to zrobić i u nas to jest na pewno przepis na jakiś sukces, ale drugą rzeczą wydaje mi się to, że scope tej gry, to ile kontentu możemy wsadzić do gry, żeby ona za bardzo nie spuchła, żeby nie była ponad nasze możliwości, to jest często problem naszej branży, że często do gry jest pakowane dużo, dużo feature'ów, dużo jakichś dodatków, które może dla graczy nie są potrzebne, a pompują te budżety gigantycznie i na to trzeba bardzo uważać. Te czasy produkcyjne dla film AAA-owych, które faktycznie to attention to detail musi być gigantyczne, gdzie mamy gry od Sony. Mamy Sony Santa Monica, mamy Naughty Dog, mamy Rockstara. To są firmy, które wyznaczają standardy dla całej branży. Nawet nie standardy, po prostu one torują, idą i pokazują. Mhm. My możemy sobie za nimi tylko popatrzeć i nie wiem, marzyć o tym, że kiedyś będziemy jak oni, ale no to jest naprawdę długa droga. Więc my musimy myśleć bardziej o tym, na co mamy możliwości i z kim my chcemy konkurować, no bo załóżmy, że chcemy zrobić shooter, taki generic shooter i od razu z kim my konkurujemy? No czy my zrobimy lepszy shooter niż Call of Duty? Nie. Czy zrobimy lepszy shooter niż Destiny? Ja z Remikiem na pewno nie. No właśnie, bardzo trudno i to jest właśnie taka świadomość, z kim my będziemy konkurować i kto jest naszym odbiorcą, czy możemy czymś się wyróżnić, czy ten nasz projekt nie jest za bardzo rozdmuchany. To są takie rzeczy, które są moim zdaniem fundamentalne, żeby projekt osiągnął sukces. A wy, jak to się dzieje? Jesteś reżyserem gry. Jak to się dzieje, że to co powiedziałeś wcześniej chwilę, że polerujecie grę, że to jest ten etap, gdzie nic już więcej się nie dodaje. Ja z wielu opowiadań o wielu grach słyszałem, że to jest właśnie bardzo duży problem, żeby powstrzymać ludzi przed dodawaniem rzeczy, w szczególności tych decyzyjnych, przed zmianami. I jak to się dzieje, że wam się to udaje? No oczywiście, że też jest tak, że pewne rzeczy na etapie poliszu, one sprawiają, że kurczę, coś trzeba jednak zmienić, ten feature trzeba lekko przekręcić, czyli że to nie jest, że
on będzie dokładnie taki sam, tylko troszeczkę lepszy, tylko może być, zdarzy się tak, że będzie trochę inny. I to wtedy trzeba sobie się zastanowić, czy to jest dodawanie feature'a, czy tylko jego poliszowanie. Ja traktuję to bardziej jako polisz, jako zamykanie tej gry. Wydaje mi się, że potrzeba jest takiej świadomości w całym zespole, że już tam jest meta, widzicie tą metę, już nie możemy dodawać, bo faktycznie się nie wyrobimy. I oczywiście każdemu zależy, żeby ta gra była jak najlepsza. I też przy Ghostlandsie 2 nie było inaczej. Też gdzieś pomiędzy palcami nam jakieś rzeczy się przesypywały i też się zdarzało, że ktoś robił coś, co już można by naprawdę dać sobie z czymś spokój i przejść do poprawiania czegoś, co jest krytyczne na przykład. I to jest bardzo trudne. I to potrzeba naprawdę dobrej struktury i takiej świadomości też, co ty możesz obciąć już z tej gry, żeby ona nie straciła na jakości, ale żeby nie zabić zespołu, prawda? Żeby zespół się, no gdzieś, bo często jest tak, że jakiś feature jest na tyle problematyczny, że potraficie spędzić zespołem tam tygodnie i nie jesteście w stanie wyjść z tej nory, a wystarczyło tylko ją zasypać i zapomnieć o niej i pójść dalej. Czasami takie decyzje, no muszą zapaść. No, nie ma złotego środka. Każda gra jest inna i każdy zespół jest inny, ale są, konieczne jest takie spojrzenie, konieczne są takie osoby, które będą w stanie to przeprowadzać, nie? Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, wy też pewnie rozmawialiście o tym w jakimś podcaście, że Ubisoft ma dosłownie taką rolę project closerów, którzy to wchodzą. Michał Madej opowiadał o tym. Dokładnie, też od Michała to wiem i to jest naprawdę, każdy zespół powinien mieć taką osobę wewnętrznie też. Co jest, a co myślisz, co powinno się zmienić tak naprawdę, bo ja ostatnio o tym, nie wiem, czy to nie było na film Spring Open, gdzieś ktoś, że taka jest różnica, że na przykład przy filmach, jak się tworzy filmy, to preprodukcja jest bardzo tania, a w grach, żeby sprawdzać mechaniki, prototypować, to już to musisz robić na czymś, już ludzie muszą być zaangażowani. I nie jest to takie tanie i też no, nie wszystkie rzeczy, które narysujesz na papierze sprawdzą się po prostu w gameplayu. Czy są jakieś, nie wiem, przyszłościowe narzędzia, czy masz w głowie coś takiego, co mogłoby pomóc albo po prostu zmniejszyć koszty tego pierwszego etapu robienia gry? Jasne, i to już się dzieje. Na przykład sam Andrik, wiesz, to też jest tak, że... Blueprinty, rozumiem. Tak, blueprinty i to, jak, z jaką łatwością można coś, taki rapid prototyping, czyli szybkie to prototypowanie w Unrealu. Też wiele firm AAA-owych, oni sobie stawiają prototypy często w Unrealu, żeby zobaczyć, zrobić sobie taki proof of concept, że to działa, ok, sprawdzam. Teraz to przenoszę na nasz silnik. Takie rzeczy się dzieją. I no my, że pracujemy w Unrealu. Ale czekaj. Firmy, no? które mają in-house'owe silniki tak. swoje i tak używają Unreala do prototypowania tak. mechanik, tak? Tak. To tak. no. ciekawe jest w ogóle. Tak, naprawdę. Więc może dlatego coraz więcej film przechodzi na tego Unreala finalnie. Natomiast u nas to tak wygląda, że naprawdę te prototypy takich feature'ków gameplayowych, one naprawdę są w stanie bardzo szybko powstać. Pierwszy prototyp Ghostrunnera powstał w weekend, bo to nasz gameplay designer Wapson, którego oczywiście pozdrawiam, siadł w weekend, mieliśmy jakieś rozmowy wcześniej, mieliśmy jakieś inne prototypy wcześniej, a on przyszedł i tam był taki prosty prototyp, że dało się tylko zabijać tam przeciwników, skakać po ścianach i robić jakieś slow motion, ale to już nam kliknęło i po prostu dobra, ja stwierdziłem, że okej, to jest super, nie, lecimy z tym dalej. Jak cały zespół na to wsiądzie, to dosłownie kilka dni, kilka tygodni i mamy już taki pierwszy prototyp. Tylko wiadomo, że zanim to dojdzie do takiego stanu, że to można komuś dać do pogrania, tak już nie mówię, że deweloperowi czy testerowi, tylko komuś, kto jakiemuś odbiorcy docelowemu, no to tutaj już jest długa droga. I tutaj jeśli chodzi o gameplay, to ja sobie zdaję sprawę z tego, że to można naprawdę szybko prototypować i szybko failować i ewentualnie coś zmieniać. A jeśli chodzi o art, no z tym jest trudniej, tak mi się wydaje. No mamy dużo narzędzi, możemy zaprzęgnąć AI też do jakiejś pracy, prawda? No,
Natomiast to jest wciąż tam ta estetyka i te problemy związane z taką warstwą artystyczną. Bardziej mówię o konceptach, nie o technicznym zastosowaniu, gdzie mamy faktycznie narzędzia do na przykład speed tree, do robienia drzew, czy mamy tekstury, całe paczki, wszystko to można sobie skorzystać, jakąś scenę sobie szybko zbudować, prawda? Natomiast taką estetykę, żeby coś zakonceptować, tutaj ja myślę, że dla mnie tu jest cały czas dużo pracy na referencjach, dużo takiego warsztatu artystycznego jest wymagane i chyba tego się tak szybko nie przeskoczy. Jeśli chcesz mieć grę, która ma jakiś charakter, a nie jest jakimś generics, strzępkiem jakichś randomowych rzeczy. Dobrze, zanim ostatnie chyba pytanie mam, bo chciałem cię popytać, ponieważ jesteś wielkim fanem Japonii. A, okej, okay. No jestem, zgadza się. My się znamy, wielcy fani Japonii i japońskiej kultury i sztuki. Co w tych grach japońskich? No mówimy, Soulsy są japońskie, wszystkie rzeczy od Nintendo są bardzo japońskie. Co takiego jest, że cię to pasjonuje w tym wszystkim? Głównie o gry pytam, ale może o całą kulturę. Mhm. Wydaje mi się, że to jest tak inne od naszego podejścia. Ja mam wrażenie, że troszkę jest tak, że mamy te gry japońskie, mamy te gry europejskie i mamy gry amerykańskie. I tak, takie, może powiedzmy, że są takie trzy kategorie. I trochę tak jest, bo na przykład te polskie gry też one mają taki vibe swój. Gry japońskie. Wiesz, nie chcę wyjść na jakiegoś tutaj fana, nie wiem, anime czy coś, tylko, bo ja, jasne. Zapraszamy, to jest safe space u nas, podcast dla fanów anime. W sensie dla mnie to jest okej, ja bardzo lubię anime, nie każde, ale mam kilka swoich ulubionych. Zresztą mamy też tutaj takie, mówimy sobie zawsze w designie, że musisz obejrzeć Naruto, żeby zostać designerem w One More Level, bo mamy masa inspiracji z Naruto i taki, to u nas jest dosyć taki zabawny temat, ale też trochę prawdziwy. Co mają te gry? No, mają coś, czego nie mają inne gry. No, nie wiem, na przykład Soulsy. Dla mnie Soulsy i całe podejście do tego, jak można graczowi, wiesz, rzucić taką mokrą ścierą w twarz i powiedzieć, no dobra, teraz grasz na moich zasadach i tobie się to będzie jeszcze podobać, to zobaczcie, jak nieokrzesaną grą są Demon's Souls'y. One z każdą tą grą oni troszeczkę bardziej tak, już Elden Ring, no to już jest taki, ach, to już prawie praktycznie każdy mainstream, może w to zagrać. Tak. Wciąż ma ten swój charakter, ale nadal. A Demon's Souls'y są jeszcze, wydawałoby się, że są trochę niedorobione, nie? Ale tam jest cały urok w tym takim nieoszlifowaniu tej gry. Nie wiem, jak to nazwać, to jest naprawdę specyficzne. Natomiast Nintendo, no to jest zupełnie inna szkoła. No dla mnie to jest takie rzemiosło, które jest wzniesione na takie wyżyny, że tylko studia Nintendo są w stanie robić taki content. To już, to po prostu, to są lata. No przecież ci ludzie robią te gry tam po 30-40 lat pewnie niektórzy. No przy Mario Wonder tam po czterech typów od pierwszego Mario pracuje dalej? Tak, więc one są wyjątkowe, mają taki swój klimat ty wiesz, czego się spodziewasz. Wiesz, że jak włączasz grę od Nintendo, to mniej więcej wiesz, czego się możesz spodziewać. Jeżeli lubisz ten gatunek, to się nie zawiedziesz. Nie gatunek, tylko powiedzmy ten typ rozgrywki trochę. Zobaczcie, że to są gry dla każdego tak naprawdę. To jest niesamowite w tych grach. No, to jest bardzo ciekawe i mimo, że one są też trudne, prawda? Mario, jeżeli chcesz wymaksować, jest naprawdę trudną grą i wymagającą od ciebie, ale ty możesz w to zagrać, będzie siedział ktoś obok ciebie i będzie się patrzył. Też będzie mówił, o kurczę, ale fajnie tam skacze, zbiera gwiazdki, daj mi zagrać. I on też będzie miał fan, mimo że ty tam już zebrałeś wszystkie gwiazdki z wszystkich leveli, ale on będzie miał fan, bo nie wiem, tam rzuci grzybka czy coś i to będzie też dla niego już przyjemne doświadczenie z grą. Więc to są gry takie, które dla każdego, każdy coś tam znajdzie dla siebie. Myślę, że fenomen, prawda? Ale to są lata dochodzenia do takiej doskonałości i trzeba to docenić.
Może kiedyś polskie gry też będą miały taki swój charakter. No, też doceniam gry, te, które doceniam. Nie doceniam tych, które nie gram. Borys, bo jak to jest z tymi pytaniami? Bo ja cały czas czekam na pytania od widzów, żeby zadać to swoje ostateczne. Nie wiem, czy ty... To już, ja już zaczynam od pytania, bo zawsze na grupie dajemy taki call to action, że jest gość i to teraz przejdźmy sobie do pytań właśnie z grupy. Niektóre żeśmy zadali w zasadzie zupełnie niechcąco z tych pytań od widzów. Tak, więc nie będziemy ich postaram się krótko odpowiadać. Kacper pyta, czego i dlaczego nie byliście w stanie zaimplementować do Ghost Runnera 2? Co zostało wycięte? Co było największym problemem przy produkcji? No więc tak, o problemie przy produkcji to już wspominałem, jeśli chodzi o tą decyzyjność, co już jest sequelem, a co jeszcze nie jest sequelem, czyli to już może nie będę się powtarzał. Natomiast warte odnotowanie jest, że w pewnym momencie wycięliśmy dwa levele, które były założone, że będą. Więc czyli powiedzmy, DLC. Że... Nie. One nie były gotowe. To były levele, które były zaplanowane gdzieś tam w takim ciągu fabularnym, ale w momencie, kiedy zaczynaliśmy je projektować, kiedy level design, nasz zespół level designu zaczął je projektować, no to okazało się, że no nie starczy nam, że tak powiem, czasu na ogarnięcie aż tylu leveli, bo te levele wcześniejsze trochę nam spuchły, są większe. Generalnie gra jest dłuższa, no prawie dwa razy niż jedynka. Więc... No, jeszcze dwa levele by spowodowały, że prawdopodobnie byśmy musieli, ucierpiałaby finalna jakość prawdopodobnie produktu, więc to mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że były plany na jeszcze dwa levele. No ciekawe. Mariusz pyta, ile zarabiasz tylko bez owijania w bawełnę? Chociaż jakieś widełki. No ja rozumiem, widziałem to pytanie już, że się pojawiło, że tam było dosyć popularne. No nie mogę powiedzieć dokładnie ile, natomiast to nie są jakieś gigantyczne pieniądze, ale to są pieniądze, które są, uważam, adekwatne za to, ile lat już tu jestem i ile wkładam w ten projekt serca i też ducha, czyli pieniądze są godne, o tak powiem. Czyli owijanie w bawełnę. Krzysiek pyta, czy miałeś kiedyś poczucie, że twoja wizja na temat kierunku gry została niejako wymuszona, narzucona, nawet jeśli obiektywnie mogła być lepsza od pomysłu innych pracowników? Czyli jest taka sytuacja, że na przykład cię tam przegłosował zespół, czy tam nie wiem, jakie są zasady. U nas jest troszkę tak, że ja oczywiście mam gdzieś ten ostatni głos, ale staram się zawsze wszystkich wysłuchać argumentów i często ja jak staram się, żeby ta wizja, jeśli chodzi o nasz zespół designu, była spójna, czyli żebyśmy my wszyscy wiedzieli, jaką grę chcemy zrobić i każdy z nas musi mieć taką świadomość. To jest dosyć istotne, wydaje mi się. I to może, nie wiem, czy to nas odróżnia. Wiem, że inni game directorzy tak często nie działają, że takie rządy silnej ręki, że to się dzieje. Ja raczej takich nie prowadzę. Może kiedy są jakieś krytyczne sytuacje albo kiedy trzeba rozstrzygnąć jakiś spór, to tak. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żeby cały zespół, ten designerski przede wszystkim, który projektuje gameplay, który projektuje levele, żebyśmy my mówili jednym głosem, żebyśmy my byli zgodni co do tego, jaką grę robimy. I to jest... A jak są przeciwstawne, to dalej pytanie od Krzyśka, jak są przeciwstawne głosy, jak sobie radzisz z tym? No próbujemy osiągnąć jakiś konsensus, dopuszczamy do głosu więcej osób, wysłuchujemy, wiecie, kiedy to dwie osoby się ze sobą sprzeczają, można szerzej porozmawiać, mamy większy zespół, można też zapytać kogoś z innego działu, co on o tym sądzi. My dosyć otwartą komunikację prowadzimy w zespole, także da się to rozstrzygnąć. To trzeba po prostu wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dla projektu. Okej, czyli nie zwalniasz ludzi, bo się z tobą nie zgadzają. Nie, tak, jeszcze nie. Chciałbym coś dorzucić do tego pytania. A zdarzają się takie sytuacje, że czyjś pomysł, taki za którym mocno, mocno stał, ten pomysł zostanie odrzucony. To jak sobie ludzie radzą z tego typu sytuacjami? Różnie. To też wszystko zależy od doświadczenia. To jest bardzo trudna rzecz. To jest to, kiedy, wiecie, otrzymywanie feedbacku takiego negatywnego. Ludzie przez lata nie potrafią się do tego przystosować i to jest bardzo zależne od osoby. Super jest, kiedy ktoś jest jeszcze tym juniorem, powiedzmy, pracuje rok, dwa lata w branży i już jest w stanie brać na klatę rzeczy i mówić, dobra, okej, rozumiem, przyjmuję ten feedback i
Nawet jeśli się z nim nie zgadzasz, to chociaż uszanować ten feedback, prawda? Najgorsze jest tryb tak zwanej obrony Częstochowy, który często też się zdarza, że za wszelką cenę próbuje obronić swojego pomysłu, na przykład, który został na przykład już wyargumentowany przez szereg osób, że jest totalnie nietrafiony, na przykład. Tak bywa też czasem. I to jest kwestia, która to jest proces, czego trzeba się nauczyć, i to nie przychodzi łatwo. I w branży jest to duży problem. To wiesz co, rozwijając jeszcze to pytanie, bo to jest w ogóle ciekawy zestaw tych pytań od Krzyśka. Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, bo to się zdarza w różnych dużych projektach, że ktoś siedział nad jakąś częścią gry przez dłuższy czas i potem ostatecznie zdecydujecie się to całkiem odrzucić, cały jego pomysł i cała jego praca, szlak to trafia. To po pierwsze, zdarzają się takie rzeczy u was? I jeżeli tak, to też musicie sobie jakoś radzić z tym w specyficzny sposób? Bardzo rzadko. My nie możemy sobie za bardzo pozwolić na takie sytuacje, gdzie ktoś siedzi bardzo długo nad czymś i to ląduje w koszu. To nie taka skala projektu i dla z naszej perspektywy to jest trochę rzucanie pieniędzy do niszczarki. Czasem tak bywa, że coś trzeba odciąć, natomiast nigdy to nie jest coś tak bardzo znaczącego. Wiem, że w dużych firmach, AAA-owych studiach to jest codzienność, nie? Że ktoś tam siedzi, robi coś rok, dwa lata i to ląduje w koszu. Ja sobie nie wyobrażam, jak ciężkie to musi być. Tak samo jak są zamykane projekty często, prawda? Kiedy kończy się finansowanie, coś się dzieje takiego, że nasza praca nigdy nie ujrzy światła dziennego, to są... Podejrzewam, gigantyczne problemy dla osób pracujących nad tym, którzy poświęcają czas, wkładają w to właśnie serce i później to się nigdy nie pojawia. U nas no nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji. W ogóle, czy da się nad tym zapanować? Czy jakby rozrost studia w pewnym momencie osiąga taki rozmiar, że te rzeczy stają się normą? Czy jednak masz jakąś taką wizję, jako że jakby wasze studio rośnie powoli, jakby pęcznieje w taki kontrolowany sposób? Czy można sobie wyobrazić taką wizję, przy której tego typu sytuacje da się minimalizować? Wydaje mi się, że można, że jeżeli ten wzrost jest kontrolowany, tak jak mówisz, to krzewienie tej wizji projektu, ale też takiej kultury zespołu i tego, jak my ze sobą rozmawiamy i jakie mamy cele wspólne na przykład, no to jest to możliwe. Natomiast czy to jest taki przepis, czy ja mam taki przepis, który gdzieś mógłbym komuś sprzedać i powiedzieć, że to na 100% zadziała, to nie wydaje mi się. No, nadal ta skala, którą my mamy, czyli to 50 parę osób jest w stanie kontrolować, jesteśmy w stanie to kontrolować. Mm-hmm. No, nie jest tak, że nie wiemy, kto z windy wychodzi, nie? Czy coś, bo wiem, że w dużych firmach, które szybko rosną, kiedy, nie pamiętam już z którego polskiego studia, ale że tam był przeskok z 50, tam z 30 do 100 osób tam w ciągu paru miesięcy, to faktycznie było tak, że siedzisz z kimś obok i nie wiesz, co to jest już, nie? No bo już tak szybko firma rosła, także my tutaj jako powiedzmy osoby decyzyjne w firmie jesteśmy za tym, żeby rosnąć tak racjonalnie i boimy się, szczerze mówiąc, takiego szybkiego wzrostu, bo to niesie za sobą szereg ryzyk, między innymi też takie, że te projekty mogą być bardzo rozdmuchane i też wiecie, od takiego przesadnego dobrobytu to też może się w głowie przewrócić. No. To prawda. Artur pyta, ile w Ghost Runner 2 jest wpływów 505? Praktycznie no bo to jest ich marka. To jest tak, jakby... praktycznie zero. W sensie to jest bardzo duża wartość, którą ja cenię w tej współpracy naszej z 505, że oni nam w 100% zaufali. Oni powiedzieli, to jest wasza gra, wy ją zrobiliście. Chodzi o jedynkę, prawda? To był wasz pomysł, wasza wizja. My wam ufamy i oczywiście będziemy patrzeć wam na ręce i patrzeć, co wy robicie, ale jeżeli to nie będzie, jeżeli to wszystko będzie racjonalne, będzie miało ręce i nogi, to żadnej kreatywnej decyzji wam nie zakwestionujemy i muszę przyznać, że naprawdę przez cały proces produkcyjny nie było takiego inputu, który by nam coś zablokował. My zrobiliśmy dokładnie taką grę, jaką chcieliśmy. To jest niesamowite i to się rzadko zdarza przy współpracy z wydawcami. A to jest ciekawe w ogóle, że teraz jesteście w takiej sytuacji, jak Techland był, że Dead Island przestało być ich marką, prawda? Mhm. I
w sumie, no bo jak tak patrzę na ten tytuł waszej nowej gry, czyli, czy znaczy ty roboczy tytuł Cyber Slash, no to jest to, znaczy to w głowie mam po prostu jedyne skojarzenie, czyli Ghost Runner 3 z inną nazwą, czyli Dying Light po prostu. Co się wydarzyło, że zmieniliście wydawcę? Po prostu chcecie nad własną marką planować, czy kwestia pieniędzy, czy tam ostatecznie o co chodzi? Tak, to jest dosyć proste. No, faktycznie chcieliśmy mieć swoje IP i pracować nad swoją marką, do której mamy prawa własności, prawda? Która jest nasza. Ghost Runner nie jest nasz. Czujemy się, jak byłby nasz, prawda? Ale formalnie, biznesowo on nie jest naszą grą. Jest zrobiona przez nas gra, jest wydevelopowana od początku do końca przez nas, natomiast praw do marki nie mamy. Więc tak, no zgadza się, chcieliśmy mieć coś swojego. I tak jak mówisz, to też jest warte odnotowania, że to jest tylko tytuł roboczy. Tak, tytuł roboczy. Także to ma duże znaczenie. To ma duże znaczenie. Miałem się pytać, czy Ghost Runner już będzie serial na Netflixie, czy Netflix zapukał do was, no ale to nie do was puka w takim razie. Nie do nas. Chociaż gdyby coś takiego było, na pewno byśmy byli brani pod uwagę przy jakichś konsultacjach. No, 3 lata temu chyba do wszystkich Netflix zapukał w Polsce, którzy mieli jakieś swoje IP. No, nic jeszcze z tego nie powstało, ale... Znaczy, no, Edge Runners powstał, wiadomo. Edge Runners i super jest. No, taki Edge Runners w świecie Ghost Runnera. Ja bym nie pogardził. Ja też bym nie pogardził. Trzeba powiedzieć, że mimo tego, że konwencja gry, czyli ten taki one hit, one kill, to jest taki schemat, który się wydaje powtarzalny i jest dosyć prosty, natomiast zbudowaliście wokół tego całkiem zacny świat. Wystarczy sobie odpalić te wstępniaczki, które są przy drugiej części gry, czyli opowieść z pierwszej części i ten wstęp do drugiej, żeby zobaczyć, że ten świat jest rozbudowany. I to jest takie, to mnie prowadzi do pytania, które chciałem ci zadać w zasadzie pod koniec, bo czuję, że zbliżamy się powoli do końca. Gdybyś miał nielimitowany budżet, to oczywiście przesada, ale powiedzmy, żebyś miał ogromny budżet, to jaką grę chciałbyś zrobić? O, przepraszam, to ja. To więc ja zadaję pytanie, wyłączam mikrofon, żeby mi tu wiertarka nie przeszkadzała. Jejku, to jest ciekawe pytanie, bo szczerze mówiąc, nigdy nad tym nie myślałem. Bo z jednej strony, co ja bym chciał zrobić jako gracz, a z drugiej strony, co ja bym chciał zrobić jako twórca. I jako gracz pewnie chciałbym zrobić jakąś grę multi, bo lubię bardzo gry multi. A jako twórca myślę, że chciałbym zrobić jakiegoś bardzo ambitnego Souls-like'a w jakimś nieszablonowym settingu. Spodziewałem się totalnie, spodziewałem po tych twoich wcześniejszych odpowiedziach, spodziewałem się jakiegoś Souls-like'a. No to na pewno nie jest prosty gatunek, ale zważywszy na to, co pokazuje Ghost Runner, no to gdzieś tam dosyć blisko tego się poruszacie w zasadzie. No dobrze, to jest odpowiedź na moje pytanie. Ostatnie pytanie od Mateusza, od nas z grupy. Jaka jest najlepsza gra, w jaką grałeś i jaka jest ostatnia gra, w którą grałeś? No i goty, ja dodam od siebie, jakie jest goty według ciebie tego roku? Goty tego roku? Ojejku, ten rok był taki intensywny. A grałeś coś, bo tak jak kończy się gry, to raczej też... Mówił, że Diablo, nie? Więc jeśli powiesz na pierwsze i na ostatnie pytanie. To bym zaskoczył, nie? Tym Diablo. Ja to zawsze mam problem, żeby... Wiecie, zawsze jest problem z tymi grami z początku roku, bo one uciekają. Mi się wydaje, że one były w poprzednim albo w ogóle. Natomiast ostatnią grą, w jaką grałem wczoraj i nie jestem z tego dumny, jest Modern Warfare 3 kampania. Jeszcze nie odpaliłem, ale no, słyszałem, że kampania na 3 godzinki. To przyszedłeś wieczorem? No właśnie, powiem szczerze, że wyłączyłem, bo muszę sobie to rozłożyć chyba na 2 dni, bo, żeby nie pochłonąć jednego wieczoru. No i ten Spider-Man. Dla mnie Spider-Man rewelacyjny i sobie zrobiłem tą platynę z przyjemnością. To jest gra, którą ja definiuję, że to jest... Ona we wszystkim, co robisz, sprawia ci przyjemność. To jest gra o sprawianiu przyjemności graczowi. Tak, naprawdę. Bo mechanicznie to super. Każda akcja, każda sytuacja w tej grze, każde te zadania poboczne, wszystko to ma ci sprawiać przyjemność. To ma być przyjemne dla ciebie. I ja tak trochę na tą grę patrzę. Bardzo, bardzo fajna i super sequel też, nie? To jest dla mnie też przykład, jak zrobić naprawdę dobry sequel. Tutaj jest, moim zdaniem, jest dużo lepszy niż jedynka.
Co było w tym roku, no? Dobrze, zostawmy tego, no, był Baldur, Zelda. O, Baldur. Myślę, że Baldur. Ja Baldura jeszcze nie skończyłem, ale Baldur chyba jednak to, ile on ze mnie, że ja potrafiłem siedzieć 6 godzin na Asusie Eliu i cisnąć w to w łóżku, nie wstając, bo po prostu był jakiś weekend, to dawno tak nie miałem, naprawdę. I rewelacyjny czas dla mnie. No i takie grę, która mnie, myślę, zdefiniowała jako gracza, to już wspominałem o tym wielokrotnie. Hotline Miami, jako gracza i twórcę. I Dark Soulsy. To są te dwa tytuły, które gdzieś pokazały mi, że można robić gry hardkorowe, które mogą mieć te rzesze fanów i które wymagają wiele. Ja się dziwię, że tutaj... są też nagradzające niesamowicie. Że w tej naszej rozmowie w ogóle się nie pojawiło Mirror Edge. Mhm. Bo ja miałem nawet, jak pamiętam, że przy pierwszym Ghost Runnerze, to miałem takie wrażenie, że to jest Mirror Edge z Hotline Miami połączone i że to świetnie działa. Titanfall bardziej, wiesz? My mimo wszystko bardziej na Titanfalla 2 sporo patrzyliśmy i ta kampania tam jest świetna w dwójce. I, tak. To na pewno była nasza też inspiracja. Nie wiem, czy wiesz, ale jak się waszą wyświetli grę na Steamie, to w grach podobnych i w propozycjach jest właśnie Titanfall 2. Tak, to nie ma przypadku. Rzeczywiście. No i myślę, że możemy kończyć powolutku. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się zatrudnić w One More Level, to co zatrudniacie? Widziałem, że zatrudniacie. Tak, aktualnie zatrudniamy. Zapraszam na stronę. Tam można się dowiedzieć więcej o naszych aktualnych zapotrzebowaniach. No ja Wam życzę powodzenia. Mam nadzieję, że no to już widać, że raczej dwójka też jest sukcesem komercyjnym, nawet po tych ocenach na Steamie. No i powodzenia przy nowej grze. Bo to my jesteśmy zresztą z Daltonem, tak się strasznie długo już umawiamy na ten podcast o Unrealu 5, więc mam nadzieję, że coś tam będzie już mógł nam powiedzieć. Chociaż nie, jesteście spółką, to nic nam nie będzie mógł tajnego powiedzieć. O Unrealu bardzo dużo, więc o Unrealu, na pewno będzie wam dużo poopowiadać. Skupimy się na Unrealu. Dziękuję ci, Radku, bardzo i Państwa odsyłam. Pewnie damy wam link do strony, czy do strony na Steamie Ghost Runnera dwójki. Sprawdźcie koniecznie. Polecam. Jak najbardziej. Bardzo mi było miło u was gościć. Tak. Trzymajcie. Dziękujemy za to. Do zobaczenia. Hej.